To już nasze trzecie spotkanie z cyklu Czytaj z nami wielkimi literami. Jako, że trzecie spotkanie, jesteśmy w trzyosobowym składzie. Ciekawe, czy na następnym będziemy w czteroosobowym składzie. Wielkie litery chyba się cieszą powodzeniem wśród czytelników i po tych naszych nagraniach nawet... Jak najbardziej, tak. Nawet czytelnicy zamawiają książeczki, które proponujemy. Więc mam wrażenie, że coś to daje i do kogoś to dociera. I dlatego też dzisiaj też spróbujemy przedstawić parę pozycji. Mam nadzieję, że będą takie różnorodne, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. Tak, zdecydowanie. Każda z nas jest inna, każda co innego czyta i dzięki temu te nasze lektury też trafią w różne gusta, mamy nadzieję. To od czego zaczynamy? Coś delikatnego czy coś... A myślę, że z przytupem możemy zacząć. Która z Was ma taką książkę, która mogłaby, że tak powiem, wstrząsnąć troszkę, dodać troszeczkę pikanterii do naszego spotkania? Marta. To ja mogę zrobić wstęp z książką o osobie znanej szerszemu gronu z telewizji, o Jerzym Dziewulskim, który opowiada w wywiadzie Rzece o swojej pracy w policji. Przeczytałabym tutaj i Państwu, i moim koleżankom wstęp, ale niestety padają tam na tyle niecenzuralne słowa, że nie odważę się o tej godzinie takich słów czytać. Natomiast muszę powiedzieć, że książka wywarła naprawdę niesamowite wrażenie, bo o ile Jerzego Dziewulskiego, prawda, no, wszyscy znamy i kojarzymy, no to o wielu jego sukcesach, o wielu jego tutaj tajnikach pracy do tej pory no, nie było wiadomo. Także naprawdę jest to mocna lektura, w której padają no, czasami mocne słowa, ale no, niestety bez tych słów inaczej opowiedzieć się o tej trudnej pracy nie da. Są tutaj ciekawostki, które no, już muszę zdradzić, że tutaj koleżankom sprzedałam wcześniej, bo tak mocno mnie zafascynowały, że musiałam się tą wiedzą podzielić. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w latach 69, 70 i później bodajże 81, 82 byliśmy krajem, przodowaliśmy w pewnym rankingu niezbyt chlubnym, ponieważ w naszym kraju odbywało się wtedy najwięcej porwań samolotów. No dosyć zaskakujące. Ja też zaskoczyłam. Chyba dla wszystkich. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś sięgnie właśnie i spodoba mu się lektura tej pozycji z Jerzym Dziewulskim w roli głównej, to zapraszamy serdecznie. Mamy w naszych zasobach również książki Katarzyny Puzyńskiej o policjantach i również i Artura Górskiego, który również traktuje o pracy w policji. Ale też Jerzego Dziewulskiego o pracy antyterrorystów. Tam mogą być też smaczki takie zaskakujące. Polecam. To może ja teraz, jak było już z takim przytupem, to może teraz troszeczkę bardziej psychologicznie i nostalgicznie. Ja mam dla Państwa dwie powieści, które należą do gatunku tych społeczno-obyczajowych, ale jak mówię, są z takim zacięciem psychologicznym, chociaż traktują mniej więcej o tej samej materii, to jednak traktują oni z różną dozą powagi. Pierwsza jest to pozycja Anny Karpińskiej Pozwól się uwieść, a druga pozycja Aleksandry Kowalskiej Ucieczka. Obydwie traktują o tym, jak bardzo ważna jest potrzeba zmian. Jak czasami tkwienie w jednym ustalonym schemacie potrafi zniszczyć w nas każdą odrobinę szczęścia i że czasami po prostu warto ruszyć naprzód, zostawić za sobą to, co złe i nie bać się zmian, mieć tą odwagę w sobie, by ruszyć do przodu. Inne jest podejście do tej tematyki, o ile Anna Karpińska pisze raczej lekko i zabawnie i znajdziemy tam i coś do śmiechu, i coś do wzruszenia, i coś ku przestrodze, o tyle już Aleksandra Kowalska w Ucieczce jest dosyć poważnie traktuje temat. Pojawia się tutaj nawet dwukrotnie sprawa próby samobójczej i tego, jak różnie ludzie reagują na to, że po prostu w ich życiu dzieje się źle. Natomiast są to obydwie pozycje, które wydaje mi się, że warto by było po nie sięgnąć, fajnie po prostu poczytać o tym, że nie wszystkie nasze, że tak powiem, bolączki są tylko nasze. Okazuje się, że wiele osób ma takie same przemyślenia jak my
I chyba troszeczkę to zdejmuje z nas ciężar tego, że nie zawsze jesteśmy szczęśliwi, ale okazuje się, że o to szczęście warto walczyć, czasami ruszyć do przodu i coś zaryzykować. Także te polecam właśnie, żeby, że tak powiem, troszkę samych siebie zmotywować, wyruszyć do przodu. Tyle miłości, książka, która wpadła mi w ręce, Rebeki Rosenblum. Jest to thriller, który uzmysławia nam, jak wielkie cierpienie potrafi zadać człowiek drugiemu człowiekowi. Jest tutaj mowa o uprowadzeniu kobiety z parkingu, która wraca po pracy. Tutaj była mowa o samolocie, tutaj jest o kobiecie. Najbliżsi, mąż, matka, znajomi, bliżsi, dalsi po prostu przeżywają straszny wstrząs. Bardzo dużo jest tutaj emocji zawartych w tych książkach. Ta książka jest jako thriller, ale tak naprawdę jest tutaj opis emocji, które przeżywają właśnie rodzina, co się zmienia w ich życiu, jakie skutki ma dla otoczenia, dla społeczeństwa właśnie to porwanie tej dziewczyny, jak również emocje tej dziewczyny, które towarzyszą, jej trauma, jak jej się udało wyswobodzić już z tej niewoli, z tej ciemnej piwnicy, to ona tak naprawdę nie potrafi sobie poradzić w życiu, nie potrafi wyjść na ulicę. Jedno, co ją trzymało przy życiu, to poezja. Poezja pewnej pisarki, która pisała wiersze autobiograficzne i ona utożsamiała się z tymi wierszami. Te wiersze dawały jej po prostu siłę do przeżycia. Ta okładka jest taka wiele znacząca na tle tego, co mówisz, o tych rysach, które pozostają w psychice człowieka, który doświadczył jakieś traumy. A to już są takie pęknięcia, których chyba nie da się w żaden sposób zapełnić. Tak, i się będzie, one się będą wypłycały, ale tak naprawdę gdzieś tam te blizny zostaną wewnątrz. Kolejna książka, której piekło zgotował człowiek człowiekowi, jest to powieść historyczna Kurier z Toledo. No, powieść zazwyczaj to nie jest mój ulubiony gatunek literacki, po który sięgam zazwyczaj. Po tą książkę sięgnęłam też przypadkowo, zaciekawił mnie opis. Książki historyczne kojarzą nam się zazwyczaj z lekturami, które były pisane archaicznym językiem. Ta akurat jest naprawdę bardzo dobrą książką. Wojciech Dudka bardzo z takim swoistym dla siebie kunsztem opisuje wojnę domową w Hiszpanii, ale w tle cały czas jest miłość, która jest tak naprawdę zakazaną miłością, miłością homoseksualną. Andaluzja kojarzy nam się ze słońcem, z oliwkami, z dębem korkowym, z tańcem flamenco, a w latach 30. tam się rozgrywało piekło, tam było mnóstwo biednych ludzi, często niewykształconych, niepiśmiennych, którzy właśnie zbuntowali się i postanowili walczyć o lepsze jutro. I wybuchła wojna domowa. Tak naprawdę ta wojna domowa, pewnie mało kto wie, była takim prologiem do II wojny światowej. Ponieważ Hiszpanom pomagały inne państwa, które już niejako jakby miały ten przedsmak tej wojny, tak? Bo ta wojna trwała do 1939 roku, więc skończyła się tak naprawdę przed II wojną światową. Autor, jeszcze co mi się tutaj podobało w tej książce, to że wplata bardzo tak płynnie tytuły znanych dzieł, znanych autorów, po które chętnie można właśnie jakby zaciekawia, żeby sięgnąć, cytuje te dzieła i też, co mi się tutaj bardzo spodobało, komunikuje się językiem poezji. Chciałabym tutaj przytoczyć taki przykład, jak o znanym pisarzu w rozmowie, jak odpowiada wierszem.
osoba, tutaj akurat postać fikcyjna, hrabia Mokrzycki, mówi właśnie do swojego kochanka wierszem. Frederica Darcy Rorki, on akurat zginął i tak mu komunikuje tą wiadomość. Drbalu, ulżyj mojej męce, odrąb mój cień ode mnie, bym bez owoców nie wiedział się więcej. Czemu stoję między lustrami? Dzień za dniem przy mnie wyrasta, a noc mnie powtarza we wszystkich gwiazdach. Chcę być, nie widząc ciebie, i tylko będę śnił sobie, a mrówki i puszki mleczów są moim ptactwem i listowiem. Drwalu, ulżyj mojej męce, odrąb mój cień ode mnie, bym bez owoców nie widział się więcej. Teo był pod wrażeniem. Dlaczego mi to czytasz? Sam pomyśl, odrzekł łagodnie hrabia. Teo zrozumiał. Zapłakał. I tutaj można więcej spotkać właśnie takich odpowiedzi, które moim zdaniem są bardzo jakby ubogacają tą powieść. Czyli w jednej i w drugiej pozycji ta poezja jest, odgrywa taką istotną rolę. Też i takiego, że tak powiem, mentalnego wsparcia. Jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj spodobała, to to, że opisuje też naszych autorów, których czytamy, jak Hemingwaya na co dzień. No, on tutaj jest bohaterem tej powieści. To też ciekawie się czyta, bo fajnie jest poczytać o kimś. Bo Hemingway był tak naprawdę korespondentem w tej wojnie domowej hiszpańskiej. Także on też jakby komu bije dzwonię z pokłosiem tej wojny. Także też warto przeczytać kolejną pozycję. Jest tutaj mnóstwo odniesienie do Platona, do Uczty Platona i wielu innych autorów. Także bardzo polecam tą książkę, powieść historyczna, którą czyta się jednym tchem. Ja na koniec, jak wspomniałaś o wzruszeniach po przeczytaniu poezji, po jej deklamowaniu, to ja też mam książkę, która wywołuje wzruszenia. Na okładce możemy przeczytać, że jest to najbardziej wzruszająca opowieść od okresu Oskara i Pani Róży. Czytałyście? Na pewno czytałyście. No, tak. Wspaniała opowieść, pełna wzruszeń. Książka Hiro Arikawy, Kroniki Kota Podróżnika, nie jest pełna aż takich wzruszeń jak Oskar i Pani Róża, ale jest pełna emocji. Na okładce widać kota. Kot jest głównym bohaterem tej książki i on opowiada ze swojego punktu widzenia losy swojego pana. Pana, który przypadkiem go przygarnął, gdyż znalazł biednego kota, który na imię ma Nana, potrąconego przez samochód. Udzielił mu pomocy i tak ta nietypowa... I ta nietypowa przyjaźń w ten sposób się zawiązała do tego stopnia, że pewnego razu pan Nany staje przed trudnym wyborem w momencie, kiedy musi tego kota przekazać komuś bliskiemu. Nie wiemy przez właściwie całą powieść dlaczego. A zdradzę tylko, że zwierzęta, które występują w tej książce, wiedzą wcześniej od nas ludzi, co jest na rzeczy. Kot podróżuje ze swoim panem, szukając nowego domu, odwiedza starych przyjaciół swojego pana. Mamy tutaj współczesność przeplecioną ze wspomnieniami. Naprawdę jest to fantastyczna opowieść, napisana pięknym językiem. Dzieje się oczywiście w Japonii, co dla nas też jest niesamowitą taką przygodą krajoznawczą w chwili, kiedy podróżować nie można. Możemy podróżować wspaniale dzięki książkom, bo w tej znajdą Państwo opisy przyrody, krajobrazu, pięknych miejsc w Japonii, które są opisane w sposób tak plastyczny, że czujemy się momentami, jakbyśmy na tych łąkach pięknych, kwietnych byli. Jest to książka o życiu i o tym, że właśnie największą podróżą
w losie każdego człowieka jest nasze życie i to, jak to życie będziemy kiedyś oceniać, zależy od tego, kiedy, gdzie i z kim będziemy zatrzymywali się na przystanki w tym naszym życiu. Także bardzo polecam. Nie jest to obszerna powieść, natomiast no jest tak pełna symboli, wzruszeń i emocji. No i poznanie świata z punktu widzenia kota, tego jak widzi, jacy ludzie są czasami niemądrzy. Fantastycznie było się dowiedzieć takich rzeczy. A wy dziewczyny koty macie? Myślicie, że wasze koty o was też opowiadają takie rzeczy? Jestem ciekawa tak, jakby faktycznie przepytać i można było przepytać nasze domowe zwierzaki, naszych pupili, co by opowiedziały, jakie refleksje by były. Taka najsłynniejsza książka to o kocie Deweju, który w bibliotece mieszka. To też bardzo fajna, ciepła historia o kocie, który przyciągał czytelników do biblioteki. No przydałby się też biegający tutaj kot. Także pokazałyśmy jakby taki przekrój różny tematycznie, dla każdego coś ciekawego. Warto sięgać po różnego rodzaju książki. Jak się ma nastrój, odpowiednio do nastroju można sobie dobrać literaturę, szczególnie z dużym drukiem, większym drukiem, którą się wygodnie czyta. Książek naprawdę mamy dosyć sporo, ostatnio zakupujemy nowości, także zachęcamy naszych czytelników do korzystania. I na następny raz coś przygotujemy pewnie. Jak najbardziej. Mam nadzieję, że nasz następny wybór też przypadnie naszym czytelnikom do gustu i ktoś z Państwa sięgnie po pozycje, które Wam polecamy.